Żeby było sprzedanych koszulek podobnie co do Mbappé. Każdy kibic, co kupi koszulkę z napisem Tomasiewicz, ma nadruk gratis od ciebie. Nadruk? Ile to będzie? Dobra. Dobra, to trzy dokładasz do każdego nadruku, tak? Możemy to puścić? Jeśli ktoś będzie chciał kupić, zrobić z Tomasiewicz 20. Tak. Tak. A rozmiar jest ważny? Czy musisz też SK? Tylko M-ki. Nie! Obojętnie. Obojętnie, tak? Obojętnie, no. No to co, to kupujcie koszulki, dzięki Rzeszy. Koszulki, jedziemy. Słuchajcie, nie wiecie, co się dzieje teraz. Teraz jedziemy po koszulki. Pan odebrał koszulki nasze, tak? Nie, to nie ja. Zawozimy do Ewy nowe koszulki. Rozpakowujemy paczki. To jest drugi komplet. Piękne jest. Piękne, prawda? Coś innego, nie? Kamil, a ty ubierzesz to ręki? Pasuje ci do sweterka. No i pięknie. Co? Mamy komplet. Masz? No i spoko. Jak? No piękne pierwsze tak? Przełożenie. Żółty herb, Piasta Gliwica, tego jeszcze nie było. Fajne, co? To jest bramkarska? Tak. Jak się podoba? Bardzo ładna. Wzór nawiązuje do herbu Piasta. Sprawdzaliśmy, że to orzeł. To nie jest gryf. Wyciągnięty ten element z ze starej poczty. Wyciągniesz czarną. Na tej koszulce jest nasz stadion. Chcieliśmy, żeby piłkarze nawet na meczach wyjazdowych mieli swój dom blisko serca. Jaki dzisiaj dzień mamy? Piękny. Nie możesz się doczekać startu ligi? Oczywiście. A ty liczysz drobne znowu? Oczywiście. Co ale już jest? Mam nowy termin. Widziałem pierwszy mecz Bartus. Z Krakowią. Idę. Mamy wejście, po raz pierwszy w klubie, pan prezes Łukasz Lewiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jak samopoczucie? No doskonale, doskonale. Przygotowania do sezonu, więc pozytywnie, nastawienie pozytywne. Oglądamy nowe koszulki, tak? Aha, czyli to jest motyw orła, dobra. Okej, okay, też ciekawe, ciekawe kolory, to też prezentujemy. Aha, to są studenty. Dobra, utrzymany czarny kolor, czarna kolorystyka, lubiana. No super, to ja zachęcam kibiców do zakupów tych koszulek, bo naprawdę są... petarda. Komplet nawet zaskoczył mnie kolorystyczny w ten, tak. Nikt nie spodziewał, że w takich kolorach. Natomiast ten kolor też mega ciekawy, mega interesujący, więc myślę, że pozytywnie odebrany przez kibiców zostanie. Serhi! No witam! Zdrowy transport! Zdrowy transport, Serhi! Ta jeżdżenie na rowerze to nie jakoś nie wpłynie negatywnie na twoją formę? Nie przeciążysz się? Odwrotnie. Tak? Odwrotnie, jeszcze będzie lepsze. Przyznam się, że nie mam karty rowerowej, więc tu może być problem. Nie, no, że ty przyjąłeś w ogóle ten tytuł bycia najlepszym piłkarzem wśród kibiców. Bardzo miło, no nie żartuję, miło. Ta bramka chyba na końcu pomogła, ta piękna. Może... Wydaje mi się, że tak. Co bardziej kibice doceniają, myślisz? Wydaje mi się, że to i to, że jedna i druga już ma wpływ. Będziesz twarzą promocji nowych koszulek na nowy sezon. Jestem niepowzięty. Ja słyszałem, panie Jakubie, że jest pan najbardziej pracowitym trenerem w tym sztabie, tak powiedział trener Tomasz Strand. Serio? Bo trener Kuba nawet w koszulce przyjechał już bezpośrednio samochodem. Tak. Dlaczego? Żeby nie tracić czasu. To może trener śpi w tej koszulce jeszcze? No, czasami się zdarzy. Muszę podpisać, bo jeszcze nie mamy... A czemu podpisujecie? Aha, ...ponumerowanych, a to jest nowa koszulka, którą dostałem od naszego Marka Kuli. Żeby nikt nie zabrał? Żeby nikt nie uciął metki, nie? Bo w pierwszym praniu już metka będzie ucięta, więc tak. Stare numery. Tak jak skarpetki zawsze znikają w praniu. Tak jest. Jest Karol gotowy już do treningu? Gotowość, jedziemy. Jaki stawiasz? M-kę. Proszę bardzo. Pokaż. Ty, Kubuś Czerwiński ma M-kę, dałbym mu... XR-kę albo L-kę, to on tak... A little disappointed. I mean, when you concede the goal in the first minute, it's pretty hard. I think Turkey had more confidence after this goal and, you know, we were a little unlucky too, but yeah, that's football. Ile na tym musi być pomp atmosfer? Tomasz taki pisze mniej więcej, że od 0,8 do 1. I co? Jedna atmosfera? Czy jedna bara? Tak. Jeden bar. Nowa koszulka, rdzięcia. No właśnie, to jest stadion tutaj, wiesz? Da. Jak ci się podoba? Ładna. Tak? Pogoda ładna. I koszulka ładna też. Jesteś po sparingu dzisiaj. Dobrze, wygramy 2-1 i praca ciężko. Dlaczego nie strzeliłeś karnego? O, nie wiem. Ale chciałeś strzelić z gry, z boiska chciałeś. Chciałeś normalną bramkę. Normal bramka, nie, ale ciutę karne nie robiłem.
Następny raz. Jak tam po sesji? Sesji wideo na... Super. Serio podobało ci się, bo ty chyba nie występowałeś nigdy. Cześć Kuba. Bardzo mi się. Nigdy mnie nie zaprosiłeś, wiesz, no to nie występowałem. No bo bramkarz ma jeszcze inną koszulkę. No tak, ale bramkarz jest ważny też. Oczywiście, dlatego postanowiliśmy cię docenić. Fajnie, fajnie, no podobało mi się, super to było. A dzisiaj jak? Nie za gorąco na trening? Nie za gorąco, no ale co, trenujemy, zobaczymy. Bo dlatego macie wcześniej trochę, tak? Tak, tak. To za ekipa? UKS Brest. Piłkarze i na zdjęcia, a później ruszamy dalej zwiedzać stadion. Jest na ciągnie. Jak pamiętasz, autograf najcenniejszy, który dostałeś od jakiegoś piłkarza w życiu? Szczerze nie pamiętam. Nie pamiętasz jakiś autograf, który dostałeś? Od ciebie chyba. Tak serio? Nie, no nie. Zbierałeś autograf? Nie zbierałem. Dlaczego? Bardziej teraz zbieram koszulki. Czyją? No, z zawodników z Ekstraklasy, ze znajomymi się wymieniam. Kolekcjonuję sobie, wiesz? Pochwal się najlepszą koszulkę, jaką masz. No, swoją. No mam chłopaków z Lubina, z Puszczy, z Rakowa. Jakieś nazwisko? Z Mielca. Bartosz Nowak. Co, do ciebie damy koszulkę dwoma rękami, żeby ty byłeś no. Tak to lepiej, nie? Reprezentujemy klub sportowy Brazil. Na co dzień jesteśmy w Czekanowie, mamy swoją bazę treningową. I już byliśmy tydzień temu. Mamy teraz właśnie półkolonie dla dzieciaków. Mają okazję właśnie tutaj na stadionie poprzebywać z piłkarzami. Tyle frajdy. Co zrobić tak fajnie rozpoczętym dniem? Wypić kawkę, bo jeszcze nie piłem kawki. Nie chciałem się nabudzić rano ekspresem. Miłek? Ja już po kawce. Pamiętajcie, nie zapominajcie. Serhii, słyszałem, że wziąłeś udział w sesji koszulkowej wczoraj. Tak. Jak się podobało? Świetnie. Zaczynamy dzisiaj tropikalną pogodę, 33 stopnie, mamy aktualnie 10. Ty smarujesz 50? Nie wiem, 10. Serio? Żeby nie spaliło, nie? Filip, jak tam? Siemka. Dzień dobry. Dziękuję, wszystko dobrze. Jaki kremik? 50. Nie za mocny? Wczoraj tak spaliło, że ciężary były wieczorem. Dobrze się to nawadnie się i ten, nie jest łatwo chyba, nie w takich warunkach tak poważnie trenować. No, trzeba w każdy sobie radzić, nie? Jesteśmy profesjonalistami. Ale odcinacie was wcześniej na przykład przez coś takiego? Na pewno ciężej, nie? Już odcięło. Ale ty ile wypijasz? Ja dwa takie bidony. To jest ile? 1,5 litra. Żeby było widać. Ale co? Do kogo należy woda. Tak? Tak. A co, mieszają czasami? Tak, no. A chłopaki lubią, żeby każdy pił ze swojego. Nie wiem, co tu robię, bo powinien być na urlopie. Co ty gadasz? Pracujesz, żeby nam pomóc przed prezentacją, tak? No, przed prezentacją, przed sparingiem, przygotowania do pierwszego meczu. Nowy dyrektor sportowy, czyli to jakoś zmienia twoje obowiązki? Wiesz co, ja tego gościa skądś kojarzę. Nie wiem skąd, ale coś mi dzwoni, ale nie wiem z którego kościoła. Tak. Same z nowości? Długopisy, zestawy. No i czekamy kubki. Na koszulki. Kubki. Kubeczki w nowości? Tak. Nie, to nasz. Następny. Dzięki. Zresztą to koszulki zmieniamy, kurde. Nie, no ale czarna musi być. Czarna jest. Czarną zrobimy karą. Bo będą zgłaszać czarną też. Czarną i czerwoną. No. A to zieloną robimy też? Tak, wszystkie musimy. Ale ja tak się potnie. Co tą markę? Pod kapelku. No zaniżyli rozmiar. Nie, ty jesteś. Zapyżyli, taki, przepraszam. Ty jesteś taki duży. Też, prawda. Ty jak? Twój rozmiar? Podęży też? No, L. Ja? Tak. XL-ka. Masz S-kę czy M-kę? Ja? S-kę, żeby bicę. Miły. Czy wolicie takie zaniżone, wygodnie się w takie gra? Nie, dla mnie jest idealna S-ka. No, z rękawy i tak są trochę dłuższe. Tutaj okay. Jest 4. Dziękuję. Ale spoko. Jerzy! Jezu, kurwa! No jak zimuje! Biało! Jakaś cieszyneczka? Szybka na pochylicy. Oooo! Oms!
Si! Malinowy. Boż, no, Jorge. Francesco! Jak my się uśmiechali, ma do dołu, tak? Czarna, później ten. Czarna i pizza. Po polsku. Ej, Hiszpania, dobra? Fero! Fajna, fajna. Fero! Ja bym żółty wywalił. Żółty wywalić, żółty wywalić. Panie, gratulacje. Dziękuję. On zaczynał też, tak. Panie Jamal. Zaczynamy się jak Jamal, dziku. Ja na 16 lat chyba w piłkę nagrałem. Jamal zaczął lepiej. Chyba w piłkę nagrałem. 16 lat? Nie, w ogóle. Arbuzy zbierałeś, tam masy do mnie tego przywoziłeś. I ten pomidorek na te wąskie. Ogórki i paradajki. Ogórki. Z ojcem, 16 lat, ja zbieram. A ty co robisz, żeby 16 lat, tylko? Studiowałem w Polsce, pierwszy rok studiowałem. Się na rachunkowej, przysięgam. Tylko 16 lat studiowałem. Wyjechałem tutaj do Polski w jego 16 lat. Wiesz, studiuje to student, jak ma 20 lat. A to... Mówię, no to sprawdź CV. No uważnie. No, 16 lat to wyjechałem. Okay. On 16 lat ma... No bratko, pierwszy rok studiuje. Finanse rachunkowe. Jak będziesz potrzebował księgowego, jest. No bo bardzo... Dolary, euro. Te twoje, jak to? Dynaro? Co u ciebie? Dynaro, tak. Co u was jest? Jaka u was jest moneta? Denar. Serio? Denar. Nadal? Za portfel pieniędzy kupujesz u niego willę. Normalnie. Wymieni 100 euro i masz. 100 zł, ile jest? Proszę? 120 euro, no to 1200. Estudiando i en Rayo Vallecano. Estaba en Rayo Vallecano. España va a ganar con Eurocopa? I hope, pero sí. Jakiś ważny motyw? Nie, wszystko jest przemyślane, o tak powiem. Wszystko? Wszystko. Kiedy kolejny? Zobaczymy. Nie ma nawet miejsca. Jak nie ma? Chciałbyś tatuaż czy nie? Muszę iść na siłkę. Nie. Ale dobra, ta opelenizna jest taka typowo sportowa, widzę, i z ogrodu. Tak, wakacyjna, nie? Masz jakiś pomysł na Cieszynkę, czy tak zawsze na szybko? Nie. Spontan? Ostatnio się nie przydało, więc... No przyda się w tym roku. Oby teraz się przydało. A czy ty przygotowałeś Cieszynkę po strzeleniu bramki? Tak, przygotowałem. Jest duża szansa, że będzie? 1%, ale mam nadzieję, że strzelę. Możesz pokazać ją teraz? Potem. Zostawię to na potem. No ty urosłeś przez te 13 miesięcy, powiem ci. Tam robiłeś ręce chyba też. No ja po prostu jestem w korkach teraz. Ach, ale nie urosłeś w barach. Nogi mu urosły. Ile ty przybrałeś, chłopie? Szczerze nic na wadze nie przybrałem. Ale wyglądasz takiego większego już, naprawdę. Jak tam po powrocie? Dobrze. Dobra. Przypomniałeś sobie, jak się gra w piwo, widziałem ten skład. Tego się nie zapomina, tego się nie da zapomnieć. Ja robi salto. Pokaż. Ale jak zrobisz salto na zdjęciu? Ja w ogóle nic nie jadłeś, bo takie jest opcje, nie, co? Nie, zjadłem. Po prostu z wodę, z słonku. Tak? No to gratulacje. Dzięki. Masz Cieszynkę już za sobą? Tak. Lubicie tę sesję? Super. Gotowałeś Cieszynkę? Ile bramek było przy tym sezonie? 5. Tak? W treningach. Mam to XSL dwa razy. Dobra. Przygotowałeś Cieszynkę? Nie, miałem. No i co teraz? Nieprzygotowany jesteś. Na spontanie polecimy. Na spontaniach, no bo to nie jest najważniejsze. No oczywiście, że nie. Do wycięcia, ale powiedz. Ważne, że drużyna wygrywa. Uuu! Kirej, reaguj. Nagrany. Na co? Mam powiedzieć? Jak Cieszynki? Na co? Rdzawy na koniec, bo się aparat spalił. Kto tak powiedział? To nie ja powiedziałem, tylko powtarzam. Nie, jaki. Masz dystans, Gabryś? No, myślę, że tak. Zazdroszczam ci muszę go prosto. Sprzętnie piłkarki trzeba. Ale mi ci zazdroszczę. Co w prime akurat. Jest w prime, ale to jest jego przewaga, że... Ale nie, w prime jestem, szczerze. Tak? Tak dobrze jeszcze nie było nigdy. Ale na boisku czy poza? Tu. Jesz? Tak. Jeśli chodzi o twarz. Jesz? Fotografię jeszcze. To chodź, bo jak on się przebiera, to druga. Czy może tak być? Kupy, tak tak bardziej. Nie, ale... Tak właśnie lubię, tego trochę bardziej. Tak, cieszę się. Podpij tak od razu. Mam w ogóle. Tak? Ale to zaraz pokażę. YouTube zablokował. Dobrze. Tak. Wszystko. Tak. Pozycja spoko? Spoko. Przestawiam się powoli. Nie ma problemu? Nie, jest coraz lepiej. A z czym jest największy problem? A z obroną czy z atakiem w tym przypadku? Myślę, że był większy problem z obroną, ale jest z treningu na trening coraz lepiej. Znasz historię Łukasza Piszczka na przykład, nie? Tak, słyszałem. Gotowy do zdjęcia? Tak jest, zawsze. Czy to są nasze... No nie ma.
A swoich nie masz? To są moje. Ale w sensie ty. Tak. Meczowy. Na dworze. Jaska, opowiedz mi historię tych spodenek. Kupiłem w sklepie. Kupiłeś w sklepie? Nie spodziewałem się, że będę TikToki w nich nagrywał. No nie, są konkretne. Znaczy to nie ma żadnej historii, bo właśnie już ją zakończyliśmy, ale po prostu chcemy nakręcić rolkę z naszą beżową koszulką. No i Oskar właśnie ubrał swoje cywilne spodenki, które są różowe, no i tak wyszedł właśnie z szatni, no i przebieramy jednak. Jednak przebieramy. Tak. O! Nie nagrywaj. Ja... To na boisko idziemy? No, na zewnątrz gdzieś. Czy to nie były spodenki, jednak oszukałeś mnie. Ale nie, to były podspodenki. Dobra. Chcę go trzymać tak w naszą stronę, żebyśmy widzieli siebie, czy... Dobra. Chciałeś zrobić. Pójdź do ma. No to już lepiej. Dobra, dobra. To pół godziny nagrywania jednej rolki. Tak, i kolejne tyle montowania. Nie pół godziny. Nie na pół godziny. To całość, przygotowanie, ubranie was. Sami to sama przyjemność jest nagrywać. Tam razem dla Piasta. Chciałbym, żeby po pierwsze, żebyście wiedzieli, że Piast zawsze będzie mógł liczyć na wsparcie miasta. Kuba prezentuje domową koszulkę w kolorze niebiesko-czerwony. Patryk! W założeniu być najbardziej energetyczny w swoim przekazie. Bo jesteście na stadionie trochę wcześniej, bez pogonitwy, nie półtorej godziny. Będziemy się przygotować do sparingu, tak? No powoli, powoli zmierzamy już ku... startowi, także... Nie masz się doczekać? Nie mogę się doczekać, tak, no bo to jest gdzieś tam, po to trenujemy. Jak się podobała wczoraj prezentacja? Bardzo, bardzo super, super zorganizowane. Kibice dopisali jak zawsze, także na pewno nam, piłkarzom, bardzo się podobało. Kibice dopisali. Ty jesteś obcięty dzisiaj. Obcięty? Co to jest? Estás después peluquero. Tak. Dlaczego? Nowy style. Tak? Lubisz? Teraz jestem młody. No, ogląda młodego, nie? No tak, wyglądasz teraz na młodego bardziej. Nie widzę. Cześć, dobry. Training, cześć. Masz znajomości wśród mistrzów Europy? No, tak. Grałem z Danim. Z Danim Olmo, tak? Z Danim Olmo, no. Gadaliśmy, znaczy pisałem mu gratulacje, jeśli chodzi o to Mistrzostwo Europy. Gratulacje. Nie mam jakiegoś tam z nim kontaktu takiego na co dzień, ale przy jakichś tak większych wydarzeniach, czy to Mistrzostwo Świata, czy Euro, on też pisał do mnie gratulacje, jak odchodziłem z Dinama do La Liga, tak więc na pewno fajnie, że chłopak, z którym grałem, po prostu jest teraz, można powiedzieć, gwiazdą już dużego formatu. No byście grali w Dynamie, młody chłopiec, to wtedy miał 20 lat chyba, nie? Tak, no wtedy był młody, 20-21 lat. Zapowiadał się na takiego zawodnika? No tak, od początku było widać u niego taką dużą jakość. Ze względu na to, że jestem Danii, no to na pewno jakaś ta sympatia była większa po stronie Hiszpanii, ale też ja jestem ogólnie fanem Premier League, tak więc... Wszystko, Grzesiu? Bardzo dużo meczów oglądam Premier League i też chciałem, żeby Anglia w końcu coś zdobyła, bo długo na to czekają. No ale fajnie, że wygrała Hiszpania, przede wszystkim na to najbardziej zasługiwała, bo... I mam nadzieję, że po prostu dobrze wyjdziemy w ten sezon, no bo to też jest bardzo ważne, żeby od początku po prostu patrzeć w górę, a nie gdzieś tam na dole być. Estoy muy contento de que España haya ganado la Eurocopa. También Alcaraz ganó el Wimbledon, que tuvimos una pequeña discusión el entrenador y yo, porque él apoya a Djokovic. Y nada, muy contento y nada, y a seguir, a por más títulos. Desde la Eurocopa no lo pensaba, pero cuando vi el primer partido me ilusioné mucho, vi que era un equipo que jugaba muy bien, que tenía buenos jugadores y la verdad que creo que se lo merecen. Lo siento por Tom, sé que hablé contigo ayer, sé que no estás contento, pero España se lo merecía. Co tu robisz dzisiaj? Mierzysz koszulki, Krzysiu, dlaczego? Ponieważ nie wiem, jaki rozmiar jeszcze wybrać, bo przypakowałem ostatnio i nie wiem, czy MK czy SK. Okej. I na razie wygrywa która? No jeszcze nie wiem, bo M-ki nie przymierzałem. Pan rzecznik przyniósł jaki rozmiar? M-k. Ta jest jaka, Grzesiu? To mam S-kę. A teraz ubierasz M-kę, tak? Ja teraz ubieram M-kę, no. Czy najpierw prawa ręka zawsze wchodzi? Chyba tak. No kurde, to jest ciekawe, nie? Nie pisze najpierw głowę. A co, M-ka wygrywa? Na razie M-ka, no. Kupujcie M-ki.
No właśnie. Grzesie marketingowe. Oglądajcie vlogi z obozu. Żeby było sprzedanych koszulek podobnie co do Mbappé. A co, zrobimy jakąś promocję z Tomasiewicza na przykład? No można zrobić, nie? Każdy kibic, co kupi koszulkę z napisem Tomasiewicz, ma nadruk gratis od ciebie. Nadruk? Ile to będzie? Dobra. 40 zł. Może 30 tak być. Jest. 30. Dobra. 40, tak? 40, to za 3 dychy bym mógł zrobić. Dobra, to 3 dychy dokładasz do każdego nadruku, tak? Możemy to puścić? Jeśli ktoś będzie chciał kupić, zrobić z Tomasiewicz 20. Tak. Tak. A rozmiar jest ważny? Czy musi być też kaskę? Tylko M-ki. Nie. Obojętnie. Obojętnie, tak? No to co, to kupujcie koszulki. Dzięki, koszulki, że... jedziemy. Co tutaj robisz? Siedzę i gadam tu z chłopakami. A po co? Tu przyszedłeś? Po co przyszedłem? Bo idziemy coś kręcić, jakiś podcast. Janosik, wiesz, to był Janosik? Janosik to był czeski? Słowacki, przepraszam? Słowacki, tak, no. I on tam grasował w górach, tak? Tak, tak, tak. O. On bogatym brał i biednym dawał, nie? Jak się mówi.